sprzedanym, bo i we wnieśli zebranie ogółu personelu z panią starościną i powiedziała, że w ramach tych sprzedanych budynków DPS-u będziemy budować następne. Gdzie są te pieniądze? My i dalej nie widzimy. Nie, one są w budżecie powiatu. No a dlaczego to jest na a czemu to nie, nie przekazane było na cele DPS-u? Ja pani pytanie mogę na sekundę tak zaratować. Odnośnie tych pieniędzy, tylko na bieżąco się cytuję. Mogę się mylić, powiat do dnia dzisiejszego na standaryzację DPS-u, może nie powiem. Wydano ogólnie 12-14 milionów? 14. Ile? 11. To było finansowanie 50/50, więc powiat, z budżetu powiatu na standaryzację DPS-u wydano 5,5 miliona. Nie ma w Polsce powiatu, nawet już olbrzymiego, który wydałby podobną kwotę. Ale to nie jest ten, 5,5 miliona nie poprosiło o budżet powiatu, tylko poprosiło o pieniądze, które były...